Wieczorem docieramy do Seulu i oglądamy nocną panoramę miasta z wieży widokowej N-Seul o wysokości 236 metrów. Historyczny pokaz prezentujący armię koreańską z XV wieku z okresu panowania króla Sejonga. Gyeongbokgung jest największym pałacem królewskim spośród pięciu w Seulu. Został wybudowany w 1395 roku i służył jako pałac główny w czasie panowania dynastii Joseon. Powstał 100 lat wcześniej niż zakazane miasto w Pekinie. Dziedziniec zewnętrzny przed salą tronową. Sala tronowa typowa dla krajów azjatyckich, takich jak Chiny czy Japonia. Po środku tron, a wokół niego w zasadzie pusta przestrzeń. Pałac został zniszczony w 1592 roku podczas wojny koreańsko-japońskiej i odbudowany w 1867 roku. Renowacja była przeprowadzona na ogromną skalę. Odbudowano 330 budynków na powierzchni wynoszącej ponad 43 hektary. W latach 1911-1915 Japończycy ponownie zdewastowali pałac, stawiając tu budynki kwatery głównej japońskich sił okupacyjnych. Ponowna rekonstrukcja trwała aż do początków obecnego wieku. Prywatne pomieszczenia rodziny królewskiej i ogrody. Pomieszczenia należące do królowej. Przylegają one bezpośrednio do ogrodu. Jeziorko i sześciokątny pawilon. W przeszłości teren ten służył konkubinom cesarskim.
Idziemy teraz zwiedzić muzeum etnograficzne. Po drodze mijamy totemy strzegące przed złymi duchami. Miejsce, gdzie modlono się do przodków. A to figury przedstawiające znaki chińskiego zodiaku. Tradycyjne świętowanie 60. urodzin. Lektyka panny młodej. Tradycyjne zaślubiny. Z jednej strony rodzina panny młodej, z drugiej rodzina pana młodego. Przygotowywanie kimchi, przystawki używanej do wszelkich posiłków. Płaszcz przeciwdeszczowy. Przykład tradycyjnego budynku wiejskiego. Wyłączona z ruchu uliczka w pobliżu centrum Seulu. Świątynia Zhongmyo poświęcona duchom przodków rodziny królewskiej. Powstała w 1394 roku, została zniszczona w czasie inwazji japońskiej w 1592 roku, a następnie odbudowana w 1608. W komorach w pawilonie głównym jest umieszczonych 16 tablic upamiętniających 16 królów i 18 królowych dynastii Joseon. W 1995 roku świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Strój króla z dynastii Joseon. Ścieżka duchów. Jedziemy na jedno z przedmieść Seulu do szkoły kimchi. Kimchi jest w Korei popularną przystawką i ważnym elementem każdego posiłku. Przygotowywana jest z fermentowanych lub kiszonych warzyw, najczęściej jest to kapusta pekińska, rzepa lub ogórek. Ma ostry smak, gdyż dodaje się do niej proszku z papryczek chili. Pod okiem instruktorki sporządzamy kimchi z kiszonej kapusty pekińskiej. Kościół Yoido z 12 tysiącami miejsc siedzących. Seul leży nad rzeką Han. Liczy około 11 milionów mieszkańców. Budynek 63, 249-metrowy wieżowiec, trzeci co do wysokości w Korei. Jedna z licznych galerii handlowych. Na rzece Han jest usypana sztuczna wyspa. Znajduje się w dugmach izby niższej parlamentu, studia stacji telewizyjnych, biurowce i centra handlowe. W centrum miasta znajduje się założona w 1910 roku buddyjska świątynia Jogyesa. Tradycyjnie u wejścia czterej niebiańscy strażnicy. W głównym pawilonie znajdują się trzy pozłacane posągi Buddy. Dziesięciopiętrowa pagoda z relikwią Buddy. To jedyna taka relikwia w Korei, więc pielgrzymują do niej buddyści z całego kraju. Wizyta w świątyni kończy nasz pobyt w Korei Południowej, kraju licznych zabytków i bogatej historii.